już za kilkadziesiąt minut. Poznamy najbardziej nieprzeciętną osobę tego roku, a tymczasem rzućmy na los. Nieprzeciętni 2022. Jurorzy wybrali dziesiątkę nieprzeciętnych osób, które cechują niesamowite umiejętności. Są to sportowcy, artyści, społecznicy, działacze. I to właśnie dzisiaj im należą się wielkie i ogromne brawa. Jagoda Hoffman. Ta dziewczyna ma super mózg. Studentka 5 roku medycyny, początkująca naukowczyni. Przyszła psychiatryka. Sylwia Majcher. Eko-edukatorka. Dziennikarka, autorka kilku książek, w tym bestsellera Gotuje, nie maruje. Hubert Gross. Ten chłopak mierzy wysoko i robi na nas kosmiczne wrażenie. W 2020 roku wziął udział w 6-tygodniowej analogowej misji kosmicznej Bright 2. Istnieje możliwość, że wystrzeli tę galę na inną orbitę, ale wtedy nie dowie się, czy wygrał, więc potencjalnie jesteśmy bezpieczni. Nieprzeciętni 2022. I tak poznawaliśmy kolejnych finalistów Nieprzeciętnych 2022, konkursu czwórki, w którym poszukujemy osób między 18 a 35 rokiem życia, którzy robią coś niesamowitego, mają niebanalne pasje albo działają na rzecz innych. Mnie to inspiruje. Hanna Dołęgowska, redaktor naczelna czwórki. Skoro mogę pracować w radiu, spotykać się z ludźmi w całej Polsce, a kiedy wracam, pójdę na tai chi albo na taniec, i wstanę o 5.30, żeby pójść na trening na 6.15 rano, a oprócz tego pozbieram zioła, bo chcę przygotować fantastyczny zielnik, to wydaje mi się, że też znajduję czas, bo nie mówię, że chcę gonić tych nieprzeciętnych, ale po prostu mnie zainspirowali. Oni są zaangażowani nieprzeciętnie w życie, w związku z tym czasu trzeba więcej. Znowu wracamy do tego pytania o magiczną długość doby, a w zasadzie długość doby, która w ich przypadku jest jakaś magiczna i chyba czas się rozciąga, no ale to pewnie ktoś tutaj z tej dziesiątki by nam wytłumaczył o zakrzywieniach czasu, które może są możliwe, a oni je wykorzystują. Tegoroczną galę poprowadzili Kasia Dydo, dziennikarka czwórki, i Radek Rademenes-Blonkowski, laureat poprzedniej odsłony Nieprzeciętnych i tegoroczny juror. Kiedy otrzymałem zgłoszenia, te ponad 300 osób, mówię, co musiało być napisane o mnie, że przeszedłem te kwalifikacje, że spośród tych 300 osób byłem wybrany do dziesiątki. No i też ciekawe uczucie, że można samemu zobaczyć to od strony tej jurorskiej. Nie jest to łatwe wybrać spośród tych 300 osób dziesiątkę. Wspominałem sobie, jak to było, kiedy ja odbierałem i otrzymałem tą informację, że jestem laureatem i że wygrałem. I zastanawiam się, jak to będzie dzisiaj. I było bardzo emocjonująco, szczególnie przy samym werdykcie. Uwaga! Łamiemy tutaj pieczęć, otwieramy naszą żółtą kopertę. Do kogo w tym roku powędruje nagroda? Nieprzeciętni 2022? Będzie tym nieprzeciętnym, jest już nim w tym momencie, Jakub Tylman. No i chciałoby się powiedzieć wielkie brawa! Jakub Tylman, nieprzeciętnym 2022 w plebiscycie czwórki Polskiego Radia. No i to jest ten moment, kiedy będziemy starali się połączyć się z Jakubem Tylmanem. Mamy nadzieję, że nam się to za moment uda. Jakubie, tydzień temu odebrałeś statuetkę Nieprzeciętnych. Emocje już opadły? Czuję się super, jakby podsumowany został jakiś etap moich działań. Mam nadzieję, że to będzie inspirowało innych nauczycieli i cudownych pedagogów, których w Polsce jest bardzo wiele. Te szkoły, ten system stworzono wieki temu, a dzisiaj żyjemy w innych czasach, a szkoła się nie zmieniła. I należy ten system trochę też zmienić, a będzie cudnie. Tobie od początku nie podobało się to, jak działa szkoła, to, że są prace domowe chociażby, kiedy jeszcze ty byłeś uczniem? Cały system szkolnictwa nie podobało mi się od dawna i to już ja pamiętam go za czasów, kiedy ja chodziłem i kiedy to ja siedziałem nad tymi zadaniami domowymi i tak sobie marzyłem o tym, żeby może kiedyś ta polska szkoła wyglądała trochę inaczej. Swoje doświadczenia z tych dziecięcych lat przeniosłem trochę do mojej pracy, aby spróbować usunąć z tego systemu to, co nie do końca mi odpowiadało, jak ja byłem uczniem. Jak wyglądało twoje życie pozaszkolne? Tak jak dziś wygląda u milionów polskich dzieci i młodzieży, to była zakończona lekcja, musiały
Odrabiane prace domowe, przygotowywanie się na kolejne sprawdziany, bieżąca nauka i tak naprawdę kiedy wracało się po szkole, to kolejne pół dnia, które zostawało, spędzało się nad tym, by robić coś jeszcze, co jest do tej szkoły potrzebne. I tu ten dysonans, który pojawiał się, że tak naprawdę cały czas i całe to życie młodzieńczy człowiek nie robi nic innego, jak nie poświęca się temu, aby zrobić coś, co jest potrzebne do szkoły, aby przygotować coś, co jest potrzebne, aby odrobić zadanie domowe itp. itd. Ciekawa jestem, czy spotkałeś się z jakimiś karami za nieodrabianie prac domowych? Najczęściej można było mnie przyłapać na przypisywaniu prac domowych, bo to, czego nie wiedziałem, uznawałem, że robić nie będę, a przepiszę przed lekcją. To wówczas oczywiście ocena niedostateczna, no bo jakby mogło być inaczej. I uwaga, i w wielu polskich szkołach tak nadal jest, gdzie jeśli przeszukamy całą ustawę i wszystkie akty prawne, nie znajdziemy tam słowa o zadaniach domowych i wystawianie ocen z tych zadań domowych tak naprawdę jest naruszeniem przepisów prawa, bo nauczyciel mało tego, że nie ma prawa wymagać od ucznia zadania domowego, to nie ma prawa ocenić go oceną niedostateczną. Przepisywanie zeszytu od początku, pisanie 100 czy 200 razy w nie będę przepisywał pracy domowej. Kiedyś takie kary były na porządku dziennym, to już w ogóle jakby w głowie się nie mieści. Jak wygląda nauka w twojej szkole w takim razie i z jaką reakcją też innych spotykałeś się, kiedy powiedziałeś, że nie chcesz zadawać uczniom pracy domowych? My rozpoczynaliśmy ten proces. Sami musieliśmy dojść do pewnych refleksji. I tak jak zrezygnowaliśmy na początku ze wszystkich zadań domowych, potem projekt trochę ewoluował i okazało się, że niektóre prace domowe mogą być długoterminowe, na przykład z 3-tygodniowym wyprzedzeniem. One mogą pojawić się na przykład 2 razy w semestrze. Te prace domowe zostały zracjonalizowane, one są mądre. Jeśli są wystawione oceny, to są oceny tylko bardzo dobre i wtedy, kiedy uczeń chce ocenę za tą pracę uzyskać, bo można mu pomóc na przykład w średniej, ale nie otrzymują u nas uczniowie ocen niedostatecznych, jeśli zadanie domowego nie wykonają. Marzysz też o tym, żeby w szkole nie było ocen. Dlaczego? Te wszystkie oceny cząstkowe, które są wystawiane, one są wystawiane, bo w tym pruskim modelu oświaty, którą od lat tkwimy, tak zawsze było, ale tak być nie musi. My możemy sprawdzać wiedzę na szereg innych sposobów. Możemy oceniać kształtująco, możemy dawać informacje zwrotne co do tego, co uczeń potrafi, po to właśnie, aby na koniec wyrazić tą formą oceny. Przygotowuję się do tego, aby taki system wdrożyć. Wiem, że też już są szkoły, które tak robią. Są też szkoły, które nie stawiają ocen niedostatecznych, bo uważają, że ocenę powinniśmy wystawić za wiedzę, którą uczeń nabył, a kiedy wystawiamy ocenę niedostateczną, nie oceniamy wiedzy, tylko jej brak. Ale tak jak mówię, ja na swoich przedmiotach nie wystawiam takich ocen. U mnie nie pojawiają się oceny niedostateczne, dopuszczające. Ja uczę takich przedmiotów, gdzie oceniam kreatywność, oceniam zaangażowanie. Kiedy wychodzimy ze szkoły, zapominamy o tym, że te oceny były, a liczy się to, co zostało nam w głowie i to, czego się nauczyliśmy i to, co doświadczyliśmy. Taki jest mój sposób myślenia o ocenach i dlatego uważam, że one większego sensu po prostu nie mają. Dla mnie każda osoba z tych osób jest osobą wygraną z tej dziesiątki. Nawet tam jeszcze bym trochę więcej osób załapał do tego grona. Gratuluję oczywiście Jakubowi. Niesamowita sprawa. Jak czytałem listę rzeczy, które robi, to ona się praktycznie nie kończyła. Jestem usatysfakcjonowany, że akurat ten gość to zgarnął, bo na pewno da mu to dużego takiego pozytywnego kopniaka i uskrzydli go w dalszych działaniach. Statuetka ma skrzydła, więc na pewno uskrzydli. Ja po tej statuetce zrobiłem Guinnessa, więc nie wiem, co Jakub zrobi, ale no, na pewno da to mu dużo powera do dalszego działania. Słuchając o nich, zastanawiałam się, ile doba ma czasu dla nich, bo kiedy oni to wszystko zdążają, czy oni nie czują się zmęczeni. Ja rozumiem, że 20 lat ma się raz, ale mimo wszystko ci ludzie naprawdę robią maksimum. No nasz nieprzeciętny Jakub Tylman, kiedy Kasia Dydo w trakcie gali powiedziała mu o tym, że teraz to sobie trochę odpocznie, no bo przecież zakończenie roku szkolnego, a on mówi, że on w ogóle nie zamierza odpoczywać, bo przez 2 miesiące będzie się zajmował dziećmi z Ukrainy. Naprawdę to jest nieprzeciętne. Kręcimy teraz, wybieramy numer telefonu. Za moment, mam nadzieję, Jakub Tylman będzie razem z nami i opowie, jakie to są emocje. Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie. Czy ty wiesz? Ja się nie spodziewałem się zaraz siedzieć przed telewizorem i przed komputerem w domu, to ja śmigam ulicami Warszawy i załatwiam ważne rzeczy, bo nie sądziłem, że to ja spośród tylu nieprzeciętnych osób znajdę się w tym gronie finalistów, a co dopiero laureatów, jak się okazało. Ty jesteś nauczycielem, wdrażasz różne nowe techniki, jeżeli chodzi o nauczanie. Właściwie na czym polega twoim zdaniem nowoczesna edukacja? To edukacja, która skierowana jest dla dobra dziecka. Ja jestem zwolennikiem takiej szkoły, która będzie blisko ucznia, która będzie jego przyjacielem i która będzie odpowiadała na wszystkie jego potrzeby, a nie szarą, zwykłą koniecznością każdego dnia. I taką szkołę będę promował i o taką szkołę będę walczył. Nieprzeciętni 2020.